chodzić na obiad? Mysz się tam powiesiła! Czy to bezpieczne? To jak głośno i mokro! Nie mogę nawet postrzelać w spokoju! Ach, to głos maleństwa! Proszę, nie! Co? Czyj to krzyk? Zaraz do ciebie wrócę! Oddaj to, to jest moje! Słyszałeś? Ktoś jest bardziej głodny ode mnie! Co się stało, maleństwo? To na pewno przez ciebie! O, przestań, nie słyszę jej! Więc czego chcesz? Jestem głodna! Nie słyszałam! Co to jest? Przyjrzyjmy się! Wow, mapa świata! Co to znaczy? Pierwszy konkurs to kuchnia międzynarodowa! O, myślałam, że rzuca tym w nas! Hej, co się stało? Wyzwanie przyjęte! Włochy oznaczają mafię! Uważaj z tym pistoletem! Zacznijmy robić ciasto! Mówią, że to najbezpieczniejsza mąka w mieście! Z drogiej Sycylii! Doskonała! Perfetto! Robisz się wkurzający! To cię uspokoi! Co to jest? Spójrz! Elektryczna bransoletka? No cóż, przynajmniej jest trochę przydatna! Grazie! Ręce mi się spociły! Ale ciasto było tego warte! Mam pomysł! Bagietka, odwróć się! Zadziałało! Twoja bagietka stała się moim wałkiem do ciasta! Mam to! Oczywiście! Rogalik! Potnijmy ciasto francuskie na trójkąty! Teraz je zwińmy! Kompaktowo! Słodzia! Teraz na blachę do pieczenia! Voilà! Technika cienia babci! O, instrukcje! Czy to naprawdę sushi? Nie ma problemu, rozgryzę to! Gdzie jest ryba? Ups! Wyślę cię spać z rybami! Zrozumiano? Żadnych przepychanek! Przestań! Jesteś nie do zniesienia! Przestańcie oboje! Nie zmuszajcie mnie do wyciągnięcia katany! Nutella też zadziała! To będzie moje popisowe słodkie sushi! Do dzieła! Nori i ryż, klasyka! Rozłóżmy to! Ale to niezgodne z zasadami! Zapomniałam zapytać wilkołaka! Patrz i ucz się! Posmarujemy sushi Nutellą! I oczywiście nie obejdzie się bez żelków! W razie czego to węgorz! Udekorujemy skittlesami! Czas wyjąć mojego rogalika! O, masz szczęście, że nie musisz ich piec! Hehe, zobacz! Czas rozłożyć więcej żelków! O, koncentrat pomidorowy, mój wybawca! Mam nawet specjalną łyżkę! Kolejna łyżeczka, ale dla mnie! Brawo! On jest taki irytujący! Chwileczkę. Bazylia? Doskonale! Doda świeżości do sosu. I trochę pieprzu. O nie! Czy to naprawdę się skończyło? Chwileczkę. Mogę go doprawić czymś bardziej interesującym. Myślę, że to będzie pikantne. Doskonałe! Nareszcie. Zbyt proste. Potrzebuję specjalnego akcentu. Voilà! Fioletowy croissant. Kontynuujmy! Najbardziej wykwintna karma dla kotów. Słyszałam, że jadł je nawet Ludwik XIV. I ryby. Teraz wkładamy wszystko do rogalika. Zaraz poleci mi ślinka. Pycha! A to jest na chrupko. Bon appétit, mon chéri. To będzie wspaniałe. Hej, nie rozumiem. Gdzie się podział ser? Halo, Bertolucci? Gdzie są moje składniki? Wybacz mi, ojcze. Twój parmezan. To rozumiem. Zostaw to. Doskonały ser. Dobrze się spisałeś. Dziękuję, ojcze. O co chodzi z tą dostawą? Po prostu idealny sos. Hojnie pokryjmy pizzę sosem. Bajecznie. Kolejna ser. Nikt nie zapomni mojej margherity. Ułożymy fajną łapkę z szynką i peperoni. Perfetto. Pomidorki koktajlowe też nie zaszkodzą. Gotowe. Muszę tylko upiec tę piękność. Gotowi na techniki cienia? Ha! Będę twoim cieniem! O, to jest za ciasne! Jej! Chwileczkę! Spójrzcie na tę pyszność! Prosto z pieca! Spróbuj zanim ostygnie! Wszystko wygląda tak interesująco! Byle ci smakowało! O! Chwileczkę! Co to jest? Czy ja widzę pchły? To jest niedopuszczalne! Zjedz to sam! Nie przeklinaj. Dobra robota, pchlarzu. A teraz sushi. Cicho. Pałeczki idą do kosza. Zjem rękami.
Jakie słodkie. Mój ulubiony imbir. Super. Punkt dla babci. Arigato! Teraz twoja kolej. Moja? Mam nadzieję, że ci zasmakuje. Jest takie ładne. Mam nadzieję, że nadzienie jest smaczne. Och, jeździ mi w brzuchu. Super! Stałam się kotkiem. Dasz mi punkt, prawda? Myślę, że tak. Hurra! Nie cieszyłbym się tak. Nie mam nic do picia. Pomocy! Chcesz trochę wody? Chcę koktajl. Ale najpierw otwórzcie prezenty. Wow, co jest w środku? Czy to jojo? A ja mam pokeball? Gramy teraz w karty? Teraz jesteście gotowi. Gotowi na co? Jaka dziwna ospa wietrzna. Co tak poważnie? Hej, trzymaj łapy z dala od blendera. Wystarczy, uspokójcie się. To moja kuchnia, więc blender też jest mój. Zapomnijcie o nim. Cytryna i banany? Nie narzekajcie na składniki. Możecie być cicho? Och, nie zniosę tego dłużej. Teraz jest o wiele lepiej. Irytujące. Zdecydowanie nie potrzebuję skórki do koktajlu. Hej, myślisz, że mam 9 żyć? Gotowe. Miał, śmieci idą tutaj. Typaj, Jacu. Jak słodko ćwierkają ptaki. Zrobię z ciebie kotleta. Zostaw mnie w spokoju. To musi być przesada. Chcesz zagrać? Cześć, już jestem. Spróbuj zrobić unik. Hej, wystarczy. Teraz poziom drugi. Zwariowałeś. Przestań. A teraz dodajmy truskawki. O, jak cudownie. Czuję, że czegoś brakuje. No tak. I co, udało ci się? Chwileczkę. Mam dla ciebie kolejny prezent. Kabum! Mój koktajl Biedronki gotowy. I tylko trochę mięty. Czas wycisnąć z ciebie wszystko. Limonki są na aucie. Hej, co z nim nie tak? Jesteś najlepszy. To prawdziwy sok. Zupełnie jak śmietana. Start! Nie dorastasz mi do pięt. Prawdziwa owocowa ninja. Doskonale. Teraz muszę wrzucić wszystko do blendera. Dodajmy trochę soku. Mój koktajl zdecydowanie wygra. Zielony to za mało. A fioletowy? Nie do odparcia. Dodajmy trochę lodu i wlejmy smoothie. Wezmę syrop i dodam trochę dla słodyczy. Wow, jak fajnie. Mówisz o moim koktajlu? Zgoda, jest po prostu niesamowity. O tak! Kawa do koktajlu. Powinna dobrze smakować. I zdecydowanie jest bardzo pięknie. Koktajl Miałd prawie gotowy. Trzeba tylko dodać słodycze. Ostatni szlif. Jak fajnie! Podoba mi się! A teraz spróbuj. Wow, zacznę od tego. Nie najlepszy początek. Strasznie się denerwuję. Pyszne! Piuch, dziękuję. Ale to nie jest koktajl. Przepraszam. Ale tak bardzo się starałam. Dlaczego? Mój jest następny. Wygląda tak apetycznie. Czy to dobrze? Truskawka jest po prostu wspaniała. Piuch, dobrze. Ale koktajl mleczny? Niezły. To najlepszy dzień w moim życiu. Jeszcze nie spróbowała mojego. Jak pięknie. Słyszałaś? To o mnie. Fuj. Może trochę przesadziłem? Nie dostaniesz ode mnie punktu. Jestem tylko nierozpoznanym geniuszem. Pożałujesz tego. Kochani. Później. Nie widzisz, że gramy? W takim razie ja wybiorę dla was gry. E? Co to jest? Wygrałeś. Co teraz? Chcę burgera. To wszystko? Jak fajnie. Tutaj wszystko jest okrągłe. Dobra. Wrzucę to na stół. Myślę, że to zadziała. Chleb rzemieślniczy. Tego potrzebowałem. Co? Jak on to zrobił? Nie widziałyście jeszcze mojego pilofa? Epoka kamienia łupanego. Tak się gotuje. Kilka jajek i trochę mąki. To też można dodać. Bułeczki też się nadadzą. I ty, Hagi. Nie ma nudy. Trzeba tylko zacząć. Cudownie. W Tetrisie wszystko musi być porówno. Zobaczmy. Pasuje. Jeśli tylko zrobię długie klocki, szybko wygram. Doskonale. To też się nada. To powinno zadziałać. Pospiesz.
Spiesz się, świnko. Potrzebuję mięsa. Nareszcie. Idealnie. Piec. Pieczemy do uzyskania chrupkości. La la la. A to mój kotlet. O, czujesz ten aromat? Zostaw mnie w spokoju. Muszę jeszcze zrobić bułeczki. Formowanie bułeczki? Udekoruję ją ziarnami sezamu. Wyśmienite. Muszę to tylko upiec. Sprawdźmy mój inwentarz. Tam jesteś. Czas odpalić. Ach, świeżo z grilla. Teraz sałata. Kotlet, czerwona cebula, pomidor, ser i gotowe. Teraz trzeba to udekorować. Myślę, że to wystarczy. Połóż się, kolego. A tu jest ketchup. Proszę, mówiłam, że to będzie proste. Jeszcze trochę i ustanowię nowy rekord. Zrobione. O nie, wszystko zniknęło. Cóż, będę musiała zagrać nieczysto. Hej, dziadku, masz wszystko? Oczywiście. Wybieraj. Więc który jest lepszy? Weźmy ten. Kochana, jest twój. Hurra! I za dostawę. Proszę bardzo. Zadzwoń w razie czego. Najważniejsze, że burger jest gotowy. Oni znowu swoje. Wystarczy. To ich uspokoi. O, obrzydliwe. O, kwadrat. Właśnie tego potrzebowałem. Możesz spróbować. Super! Zacznę od Minecrafta. Mam diamentowy kilof. Ja też. Mój jest silniejszy. Punkt jest twój. Catnap. Wygląda pięknie. O, to wszystko dla ciebie. Znajomy dźwięk. Jaki dźwięk? To creeper! To wszystko twoja wina. Moje łapy są czyste. Punkt mniej. Tylko nie płacz. Teraz babcia. Jestem gotowa. Czekajcie, to dostawa Trum Food. To wbrew zasadom. Jesteś zdyskwalifikowana. Wiedziałam, że to wypali. Ha, dobrze ci tak. Ale kto wygrał? Zwycięzcą jest... To moje! Puszczaj! Nigdy się nie uspokoją. Halo? Potrzebuję pomocy. Agencie babciu! To nagły wypadek. Zrozumiałam. Nikt nie będzie pamiętał tego incydentu. Może zmienimy uczestników? Zrobi się. A inni? No cóż, ci też nie są wspaniali. Doskonale. Zaczynajmy. Super! Co? Nie pisałam się na to. Odpadam. Czekaj, zostań z nami. Tylko nie to. No dobra, jesteśmy gotowe. Świetnie, tutaj są wasze karty. Pokazują, co trzeba ugotować. Zaczynamy? Hej, weź bilet. Jak ja się w to wpakowałam. No cóż, zaczynamy wyzwanie. Okej, wymieszaj cukier z mąką, wodą i mlekiem. Teraz mąka ryżowa. Hej, skończyła się? Co teraz zrobimy? Szukasz mąki? Co to jest? Przestań! Myślisz, że to ci nie wystarczy? Przestań! Jak sobie życzysz? Wow, gdzie się podziałaś? Zaraz ci pokażę, kosmitko. Dobra, czas wymieszać ciasto. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Teraz musimy je dobrze zagnieść. Och, do roboty! Dodajmy trochę barwnika spożywczego. Kropla po kropli. Jeśli dobrze wymieszasz, ciasto będzie gładkie. Chyba zrobiłam sobie odstresowywacz. A teraz drugie. Jakie piękne kolory. Po prostu cudowne. Och, to idealny czas na nadzienie. Jagody są w sam raz. Teraz trzeba wypełnić drugą połowę. Pycha! Zawiń wszystko do środka. Czy to nie cudowne? Mogłabym to jeść na surowo. Hej, co to jest? Niezły przepis. Szkoda, że dostałam burgera. Fuj, zrobię to po swojemu. Jax, po prostu zrób sushi. Odwal się, nie wkurzaj mnie. Albo ciebie zamienię w sushi. La la la, krojenie jabłka. Teraz wnętrze. Trzeba bardzo uważać. Auć, chodź tu. La la la. Zamiast frytek będą dipy jabłkowe. Wow, to jest o wiele wygodniejsze. Kroimy kiwi. To nie koniec. Zepsułaś mi grę. Nie rób tak więcej. Owocowy burger jest prawie gotowy. Voila. Co za rozkosz. Wstawaj po mnie. Mam nadzieję, że jej zasmakuje. A do sosu mój popisowy dżem. Hej, gdzie się wszyscy podzieli? Wracać do stołu. Bądźcie bardziej poważne. To wszystko wina Jaxa. Posprzątaj ten bałagan. I ty? Dlaczego jeszcze nie zrobiłaś sushi? Dobra, przepraszam. W porządku. Znajdźmy przepis. Głupia Jax. Hej, uważaj, gdzie zamiatasz. Wow. O
nie! Mój telefon! Co ja mam teraz zrobić? Mówią, że jeśli włożysz telefon do ryżu, to wyschnie. Koniec! Teraz jestem zła! Mam nadzieję, że już wyschło. Żeby zrobić sushi, muszę ugotować ryż. Akwarium jest do tego idealne. No dalej, wysyp się! Myślę, że już wystarczy. Dodajmy nori. Hihi. Czym jest sushi bez ryby? Co robisz? Łowię ryby. Chyba coś złapałam. Wow, ale ciężkie. Nie uciekniesz mi. Niezły połów. Hej! Czy to twoja sprawka? Do licha. Żałosny rybak. Au! Hej, nie rzucajcie jedzeniem. Zapamiętam to. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Puść mnie. To łatwiejsze niż myślałam. Bellissimo. Teraz pokrójmy łososia i ogórki. Wow, to ciężkie. Wszystko gotowe. A wy we mnie wątpiłyście. Co? 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 Nie pozwolę Jax wygrać. Ona nie potrzebuje sosu sojowego. Mam lepszy pomysł. Co powiesz na kole? Dodajmy coś po mnie. O nie! Przestań! Tylko nie to! Teraz jesteś cała lepka. Jesteś taka okrutna. Przepraszam. Chcesz spróbować, mała? Wow! Zacznę od mochi. Smacznego! Wybieram czerwone. Pycha! A niebieski? Też dobre. Zdałaś test. Hurra! Jestem bliżej zwycięstwa! Haha, nie dogonicie mnie! Jeszcze nie skończyłyśmy. Przepraszam, ale nigdy nie zobaczycie zwycięstwa. I to się nazywa Happy Meal? Nie wygląda na to. Czyż to nie wspaniałe? Spróbuj szybko! W porządku, zacznijmy od frytek. To jest smaczne. Wiedziałam, że jej zasmakuje. Ale to nie dla mnie. Nie zdałaś testu. Och, jaka szkoda. Teraz sushi. Co? Czy ktoś inny to zjadł? Tak trzymać. A ty we mnie wątpiłaś? Napiszcie w komentarzach, czy Jax zasłużyła na swój punkt. Następna runda. Po mnie dostaniesz psa. Uf, uf. Babciu, a ty? Będę jakimś zwierzątkiem? Sową! Teraz twoja kolej, Jax. Czy ona śpi? Obudź się, Jax. Ale z was nudziary. Będziesz kotkiem. Tylko tego mi brakowało. A teraz zadanie. Jestem gotowa. Czas pokazać im chlebową ninję. Hej, ja! W telefonie wyglądało na łatwe. W porządku. Druga próba. Tym razem nie nawalę. Usuwam skórkę. Ostrożnie. O, robię to. Doskonale. To będzie twarz. Super. Posmarujmy naszą kanapkę serem. Może coś jest w kapeluszu? Co to jest? Ups. Możesz mi oddać moją maskę? Przepraszam. Jak ona się tam znalazła? W porządku, znajdźmy ją. Gdzie to było? Hurra! Szynka! Teraz muszę dodać oczy i trochę salami. Twarz i nos. Wow! Mój kanapkowy psiak wyszedł świetnie. Opiekamy, aż będzie chrupiący. Zróbmy to! Dzieci, nie próbujcie tego w domu. Ostrożnie, nie wybuchnij! Już skończyłam. Czas na moją tajną broń. Czas działać. Hej, pomnij! Co? Spójrz na swój talerz. Cała się ubrudziłaś. Teraz czas na moje danie. Oczy z gotowanych jajek. I oliwki. Teraz kroimy kiełbasę na kawałeczki. Zęby się przydadzą. Rozłóżmy pióra. O, co za piękność. Daj to tutaj. To moje. Wow, ale lot! Jesteśmy! Szybko! Powodzenia! Nic mnie nie powstrzyma. Teraz uszy i łapy. Usmażmy trochę bekonu. Ale apetyczne! Gałązka jest gotowa. Jak pięknie! Mnie też się podoba. W porządku, nie mogę zostać w tyle. Wow! Teraz banan. Mniam! Co? Coś się pali? Mój naleśnik! Do diaska. Czas na porządne polerowanie. Usunąć skórkę. Gotowe. Tak w ogóle można? Żadnego podglądania. Dodajmy szczegóły.
Oczy szeroko otwarte. Oto twój kotek. Marchewka. To dla mnie. Pycha. Dobra, skończyłam. Bon appétit. Jesteśmy gotowe. Ale co? Zacznę od pieska. Jak ładnie pachnie. Palę się! Wody! O wiele lepiej. Nie zdałaś. Co? Co? Ale jak? Jakaś liczna słówka. Pyszności. Punkt dla babci. Hurra! Ofiary. A co będzie na deser? Hej, to nie jest kot. Nie zdałaś. Ha! Żądam rewanżu. Kontynuujmy. Więcej nie zniosę. Siedzę tu za długo. Odpadam. No to spadajcie. Znajdę silniejszych przeciwników i tak mnie nie pokonacie. Cisza przy stole. Nie słyszymy. Oj, chyba ją wkurzyłyśmy. Tylko nie strzelaj. O wiele lepiej. A oto nowi uczestnicy. Wow! Kocie, ty też tu jesteś? Gdzie my jesteśmy? I co się dzieje? Pierwsza runda? Czekolada! Wow! Zobaczmy, co tu mamy. Żaden z moich przepisów nie zawiera czekolady. Czas na improwizację. Dzieci uwielbiają jajka niespodzianki. Mówisz poważnie? Chwileczkę, mam pomysł. Biedronko, czerwony jest zbyt agresywny. Hej, co zrobiłeś? Hehe, teraz jesteś sygnalizacją świetlną. Dlaczego tak robisz? Przestańcie się wygłupiać. Nie bądź taka sztywna. Co ty narobiłeś? Wyglądam teraz jak klaun. Ha, naprawdę. Wy, łobuzy, nauczę was manier. Ale najpierw wygram ten konkurs. Przygotujmy składniki. Napełnijmy miskę wrzątkiem. Jakie gęste i pachnące. Wygląda przepysznie. Wlejmy czekoladę do formy i wypełnijmy ją. Teraz wsypmy lód i zanurzmy w nim naszą foremkę. Jaka dziwna kulka. Czy to czarny kot? Złapię tę kropkę. Nie jesteś taki zwinny, jak myślałeś. Udowodnij ci to. Chodź tu. Koty nie mogą wchodzić na stół. Złaś. Hej, dlaczego ja? Nie chcę tego więcej widzieć. Wracajmy do gotowania. Teraz biała czekolada. Myślę, że będzie smaczne. Wlejmy ją do środka. Nie zapomnijmy rozprowadzić jej w formie. Niech ostygnie. Pierwsza połowa jest gotowa. Pięknie! A jeśli chodzi o sekretny składnik, potrzebujemy prawdziwego jajka niespodzianki. Nie potrzebuję go. Heh, żadnego podglądania. To tajemnica. No dalej, pokaż nam. Jak myślisz, co ukrywa babcia? Napisz, co myślisz w komentarzach pod tym filmikiem. Teraz możecie zajrzeć. Ale nie rękami. Nałóż gorącą czekoladę, żeby skleić połówki. Voilà, gotowe. Ale super. Tak, to naprawdę niezłe. To nie wszystko. Moja wytrzymałość nie jest już taka jak kiedyś. Patrz, zaraz pęknie. Patrz. Voilà. Ale jaja. Fiu! Wy małe łobuzy. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Zanurzamy balon w czekoladzie i toczymy. Nie potrzebujemy już balona. Zadziałało. Moje gniazdo jest prawie idealne. Jeszcze tylko trzeba je udekorować watą cukrową i oczywiście cukierkami. Wygląda super słodko. Uż ty się, młodziaki. Jak fajnie. Nie zostanę w tyle. Użyję kolorowej czekolady. Zrobię czekoladową mozaikę. Prawdziwe czekoladowe arcydzieło. Roztopmy czekoladę. Mam nadzieję, że się uda. Teraz wymieszajmy kolory ze sobą. Podoba ci się? Pierwszy raz to widzę. Dodajmy pianki i oczywiście czekoladowe guziczki. Mniam. Oddaj to. Potrzebuję tego do przepisu. Teraz ciasto ma czarne kropki jak ja. Co myślicie? To arcydzieło. Byłoby w Luwrze. O, piłka? To zadanie dla czarnego kota. Mam cię! Gdzie biegniesz? Ups! Nie uciekniesz! Znowu? Wybacz mi! Proszę! Jak mogę być na ciebie zła? Nie wciskaj mi tu kitu! Au! Miau! Zouza! Chwila! Mam pomysł! Zrobimy suflet! Bita śmietana? Arriba! Pycha! Teraz dodajmy to do naszego deseru. Dekorujemy galaretką. Przepyszna kanapka. Zamiast sosu
dżem, trochę pianek i polewa czekoladowa. Czy to nie piękne? Zamiast górnej bułki jeszcze parę wafelków. Śmietany nigdy za wiele. I wisienka na koniec. Od kogo zaczynamy? Musisz zacząć od mojego. Jak fajnie! Babcia była pierwsza. Spróbujmy! Uwielbiam watę cukrową. Tak się cieszę. Wow, coś jest w środku. Spróbujmy. Ile czekolady. Pycha. Świetna robota. Jej, zdobyłam punkt. Nie ciesz się za wcześnie. Brokuły? Uj, to jest minus. Co? Nie martw się. O nie. Teraz drugi pretendent. Spróbujmy. Ile słodyczy. O, to takie twarde. To się nie uda. Muszę to złamać. Już. Twardy z ciebie orzech do zgryzienia. Znacznie lepiej. Świetny smak i uwielbiam Oreo. Naprawdę ci smakowało? Chociaż kto mógłby we mnie wątpić? Ale smaczne. Nie mogę przestać. Po prostu nie można się oprzeć. Bardzo fajnie. Punkt dla Biedronki. Hurra! Jaka wspaniała kanapka. O, wisienka. Doskonałe. Takie oryginalne. A co najważniejsze? Smaczne. Fuj, czy to futro? Ciekawe, skąd to się tam wzięło. O nie. Tak być nie może. Nie dostaniesz punktu. Więc jestem mistrzynią? Hurra! Nie mogę się doczekać następnej rundy. Co wybrać? Spróbujmy szejka. Wow, świetne wyzwanie. Przygotujcie się na porażkę. O, pączki! Kocie, Asio, Zouza. Dobra, znajdę coś lepszego. A to co? Wow! Hej, kocie, przyprowadź mi Biedronkę. Kumasz? Tak, mój panie. Do kogo mówisz? Hej, odpowiedz mi. O, co to było? To wszystko takie dziwne. Znowu ty? Władco ciem, nie ukryjesz się przede mną. Mam cię. Nie wracaj tu więcej. Zaczynamy. Najpierw syrop. Wlejmy wszystko na dno szklanki. Teraz ubijamy. Dekorujemy boki syropem truskawkowym. Do zrobienia koktajlu potrzebujemy blendera. Wlejmy lody. Teraz banan. Syrop truskawkowy. To mój sekretny składnik. Mleko. Mogę trochę? Tylko troszkę. Nie, to nie dla ciebie. Maksymalna moc. Po prostu cudownie. To będzie pyszne. Wlejmy wszystko do szklanki z truskawkami. Została tylko śmietana. Skończyła się? Czekaj, przyniosę nowe opakowanie. Więc krem do golenia? O, to będzie niezła zabawa. La, la, la. A to co? Bita śmietana? Proszę, jest pełna. Świetna robota. Właśnie tego potrzebowałam. Zdziwi się, jak się dowie, że to pianka do golenia. Zostało trochę dla ciebie. Dzięki, jesteś taka miła. Chyba nie jestem głodny. Pączek będzie idealną dekoracją. Albo jeszcze lepiej, nie tylko jeden, ale wieża. Super smakołyk. Mogę pożyczyć? Kocie, co znowu? Natychmiast to oddaj. Przepraszam panią. Och, ty pchlarzu. Ha, to będzie idealny dach. A co to za koktajl bez syropu? Śmietanka? Dokładnie. Dzięki. Najlepsza jest polewa czekoladowa, amatorzy. Polejmy syropem wokół krawędzi, żeby spłynął na dno. Dodajmy kołnierzyk z Nutelli, kilka czekoladowych guziczków. Tak słodkie, jak i kolorowe. Teraz wlejmy mleko. To potrzebuje polewy. Daj ją tutaj. Co jest z tą puszką? Powinnam mieć więcej. Którą wybrać? Oczywiście dolną. Więc to tu jest śmietanka? Wow, ale dużo. Złapię to. Moja zwinność się przydaje. Mój skarbie, chodź do mnie. Nareszcie. Ta też jest pusta? Muszę być w niebie. Ups. Taki kolorowy szejk potrzebuje barwnych dekoracji. I chmur waty cukrowej. Jak cudownie. Mój i tak jest lepszy. O, skończyłaś? Chwileczkę. Mleko się skończyło? Poradzę sobie bez niego. Lody wystarczą. Mam narzędzie. A nie mówiłem? Cudownie. Teraz wlejmy wszystko do szklanki. To jest o wiele lepsze niż mleko. Zostało nawet trochę dla mnie. Palce lizać. To wszystko się przyda. Milkshake powinien być sycący. Kotlet? Mówiłaś coś? Miau. Miau. Z czego jest ten kotlet?
Hej, to nie jest śmieszne. Po pierwsze sos. I to dużo. Mała musi być głodna. Mógłbym zjeść tego kotleta już teraz. Nie dostaniesz go. Teraz ser. Fuj, ale dodajmy to dla urody. A teraz pomidor. Miau, miau, miau. Podoba ci się? Tak myślałem. Prawie gotowe. Ketchup. Więcej sera. Sałata. Pomidor i bułka. Nigdy nie próbowała takiego sycącego szejka. I oczywiście słomka. Voila. Jesteś pewien, że jesteś szefem kuchni? Wiesz, jak zaskoczyć. Jesteśmy gotowi, dzieciaku? Jestem zaintrygowana. Zacznę od tego. Truskawkowe. Naprawdę ci smakowało? Spróbujmy śmietanki. Fuj! Co? Jak to możliwe? To niesprawiedliwe. Szkoda, że przegrałaś. Wyrzuć to. Spróbujmy babci. Jakie lekkie. I słodkie. Tak się cieszę, kochana. Smakuje jej. A teraz przejdźmy do nadzienia. Super słodkie kombo. Masz punkt, babciu. Tak, wiedziałam. Ta runda jest moja. Wow, nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Shake nie jest zły. A co z burgerem? O, jest taki duży. Jaki sycący. Trochę nie tak, kolego. Niech pomyślę. Napisz, czy ten shake zasługuje na punkt, czy nie. Proszę, wesprzyj młodego kucharza. Naprawdę tego potrzebuję. Dobra, przekonaliście mnie. Widzicie? Ona mnie docenia. Teraz mamy remis. Mam zadanie. Patrz! O, dziękuję, małpko. Hurra! Zrób pizzę! Jestem gotowa. Zaczynamy! Co? Już? Odsuń się! Najpierw zagniećmy ciasto. Mam własną technikę. Rozłóżmy je na blasze do pieczenia. A teraz ketchup. Ha! To jeden z głównych składników. Równomiernie rozprowadź go na cieście. Teraz dodatki. Zielenina dla świeżości. Przechodzimy do kiełbaski. Pokrój ją na duże plastry. A potem w kostkę. Posyp wszystko na wierzchu. I mój sekretny składnik. Ananasy. Nikt się im nie oprze. Zwłaszcza Włosi. Teraz mnóstwo sera. Bez niego to nie byłaby pizza, tylko placek. Bellissimo. Przygotuję klasyczny przepis. Sos i ser. Hej, kocie, czyś ty oszalał? Oddaj to natychmiast. Przestań, albo cię wyrzucę. Oddawaj. Jesteś taki wkurzający. Spójrz, co to jest? Złapię to. Nareszcie. Pokrój salami. Rozłóż salami. Trzeba dodać pomidory. Przyjacielu, ty też jesteś cały czerwony. Narysujemy kontury majonezem. I położymy oliwki na połówkach. Myślałeś, że nie znajdę? Patrz i ucz się. Ugniataj ciasto jak kocyk. Kiełbaski. Nie do końca. Wolę rybę. Co dodać? Ładnie pachnie. Sos sojowy i ryba. Świetne połączenie. O tak, anchoa to najlepszy smak. Jak mogę się oprzeć? Po prostu rozkoszne. Rybie łuski. Chrupiące. Nikt się im nie oprze. Zwłaszcza Włosi. Co za aromat. Miau. Jesteśmy gotowi. Od kogo zaczniesz? Tylko zostaw też trochę dla mnie. Wow,